Witajcie, drogie dziewiarki. Dzisiaj przyszłam do Was z ażurkiem, ażurkiem prostym, ażurkiem dwustronnym. No tak, tak, dwustronnym. To jest ta trudność w tej łatwości. Ale mimo tego, że ażur jest dwustronny, to jest bardzo łatwy. Uwierzcie mi, że tak jest. Wzorek, ja już mam troszkę tego wzorku. Zobaczcie, tutaj to jest to, co mnie zauroczyło i dlaczego tutaj siedzę właśnie. Bardzo prosty wzór ażurowy, który przypomina robaki. Robaki albo gąsienice. W kamerze górnej na pewno to ładnie będzie widać, że jest to no takie sprute, niesprute, coś interesującego, co można spróbować wykonać. Wzór jest podzielny, musi być podzielny przez 8 oczek plus 1 oczko plus 2 oczka brzegowe, więc planując robótkę należy mieć to na uwadze. Ja tutaj na tej moim fragmencie robótki, jest to włóczka lino od Langa, troszkę przeleżała u mnie czekając na właściwy projekt i to chyba będzie ten projekt. To ja tutaj mam, ma być podzielne przez 8, więc 80 plus 1, czyli 81 plus 2 oczka brzegowe, 83 oczka na drutach numer 4. I tak to u mnie się dzierga, a za chwilkę Wam pokażę, jak te robaki w gąsienicę wmontować w robótkę. Próbkę już widzicie, tą dużą, a próbeczka taka, nazwijmy ją edukacyjną, ja mam z motaska włóczki Cloud, czyli zimowej. Na letniej włóczce już widziałyście, jak wygląda próbka, a teraz Wam pokażę, jak wygląda, jak się to dzierga, o co chodzi. Według mnie gąsieniczki najfajniej wyglądają na lewym jerseyu. Oczywiście można to też zrobić, że prawa, lewa strona, czyli właściwie bez znaczenia byłoby. Dla mnie prawą stroną jest tam, gdzie jest jersey lewy, więc zaczynamy. Ma być, ja tutaj mam jedną gąsienicę przygotowaną, czyli teraz się przesuwamy, ponieważ one się przesuwają, te gąsieniczki w co 6 rzędów, ponieważ gąsienica ma 6 rzędów długości, o tak to nazwijmy, czyli tak, oczko brzegowe. Ja tutaj się muszę ładnie ustawić, żebyście na kartce to widziały, więc chwileczkę to potrwa. Czyli tak, jeżeli już mijamy się z gąsienicami, to zaczynamy od oczka brzegowego i wykonujemy 5 oczek, tutaj był narzut, 5 oczek jerseyu lewego, czyli lewe oczka, 2, 3, 4 i 5. I to jest miejsce, gdzie zaczynam dziergać moją gąsienicę. Oczko prawe, narzut i teraz robię przeciągnięcie. Przeciągnięcie, czyli jedno ściągam, następne dziergam, a później przekładam przez oczko zdjęte. I dwa, jedno oczko jerseyu lewego i jedno oczko brzegowe. To był pierwszy rząd mojej robótki. Teraz przechodzimy do rzędu drugiego. Tak jak powiedziałam, jest to ażur dwustronny, więc na drugiej stronie również dziergamy. Oczko brzegowe, mamy jedno oczko prawe, to jest prawe, czyli to jest to, które jest po prawej stronie robótki, jest lewe. Można powiedzieć tak, przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutów, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. I dochodzę do miejsca gąsienicy, czyli po prawym i lewym oczku robię narzut i przerabiam dwa oczka razem na lewo. Czyli mam już drugie żeberko gąsienicy, nazwijmy to tak. Lecę dalej, czyli to będzie teraz oczka prawe do końca rzędu. To jest drugi rząd, mój drugi rząd robótki. Odwracam robótkę, rząd trzeci. W rzędzie trzecim już widzimy, że ten jersey lewy musi być przez 5 oczek. 3, 4 i 5. Dochodzę do trzeciego żeberka gąsienicy. Widzicie? Czyli tak, oczko prawe, narzut i przeciągnięcie, czyli oczko ściągam, następne przerabiam, a potem przekładam przez to nieprzerobione. I jersey lewy do końca. Następny rząd to będzie rząd czwarty. Tak jak schodzą z drutów, czyli prawe na prawo, lewe na lewo i żeberko gąsienicy, czyli tak, narzut
i dwa oczka razem na lewo. I do końca rzędu przerabiam już tak, jak schodzą z drutów. To był rząd czwarty. Teraz mamy rząd piąty. Oczywiście ten motyw gąsienicy, robaka można sobie dowolnie wykorzystywać na początek robótki, na zakończenie, gdzieś w trakcie. Czyli tak, mamy teraz 5 oczek lewych. 2, 4, 5. Dochodzę do miejsca gąsieniczki. Widzicie tutaj to żeberka. Jedno oczko prawe. Narzut. I przekładam, i przeciągnięcie po prostu. Czyli jedno przekładam, następne na prawo i przeciągam przez oczko zdjęte. To był rząd piąty i to będzie rząd szósty. Tak jak schodzą z drutów. Czyli prawe na prawo, lewe na lewo. Dochodzę do miejsca, gdzie mam tutaj tę gąsienicę, więc robię narzut i dwa oczka razem na lewo i do końca rzędu już przerabiam tak, jak schodzą z drutów. Zobaczcie, to wygląda tak. I teraz te 6 rzędów pokazuję Wam, jak wygląda. Jedna gąsienica była tu, to była przygotowana już przeze mnie, a teraz na ekranie udziergałam tutaj tego robaka. Ten ażurowy robaczek i on ma... widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych, ja nazywam to żeberek, tych strzałeczek, nazwijmy, otworków, dziurek, czy jak tam sobie nazwiecie. I oczywiście w następnym rzędzie, w następnym poziomie gąsienicy rozpoczęłabym tutaj, a tutaj byłby jersey lewy. Do tego już etapu nie będziemy dochodzić, bo już wiecie, o co chodzi. Tworzenie gąsienicy jest bardzo proste i z niezłą zabawą, bo przecież w dziewiarstwie też chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawiły dziergając, poznając jakieś proste triki, które nam ułatwiają, ubarwiają robótkę. I powiem Wam, że kiedyś miałam wizję na tę włóczkę. Ta włóczka przejechała ze mną kawał świata, będąc nieprzerobioną. O, to jest lino, które ja mam w planie połączyć w jedną robótkę. Włóczka lino od Langa, kolorystyka taka rudo-beżowo-różowa. I w tej włóczce, i nie miałam pomysłu, chciałam zrobić bluzeczkę w paprzekątnej właśnie z tych kolorów, ale ciągle jakoś tak no, nie zaiskrzyło między nami, miałam nawet rozpoczętą robótkę, a z tym wzorem, właśnie jeszcze raz go położę, z tym wzorem, który tutaj widzicie, to po prostu jest między nami chemia. Gąsienice na tym lnie według mnie bardzo fajnie wyglądają. I popatrzcie tutaj, jak one, ten fragment jest już wyprany. I to będzie taka właśnie bluzeczka na luzaka, gdzie te fragmenty się mijają. Nie wiem, czy będzie cała taka. Być może potem już wyżej będę próbowała, na przykład mieszając kolory, już tylko paseczki robić, a to będzie tylko taki ażurowy dół. Nie wiem, to się wszystko rodzi. Rodzi się w trakcie. Lino cudownie się przerabia. Jest specyficzną włóczką. Ma strukturę, jak widzicie, tasiemki, to jest tasiemkowy len, a w noszeniu jest cudownie chłodzący dla skóry, lejący, to widać, prawda? To widać w tym fragmencie, że to będzie lejące. Nadałoby się na dekolt woda, na pewno ta włóczka by się nadała. Jeżeli Wam się wzorek gąsieniczek spodobał, pamiętajcie, podzielne przez 8, plus jedno oczko, plus dwa oczka brzegowe. Przesuwają się te gąsieniczki co 5 oczek, czyli możemy sobie dowolnie komponować. Jeżeli chcecie tak równo, no to one się mijają co 5 oczek i co 6 rzędów. Jeżeli Wam się to spodobało, zostawcie nam komentarz, będzie mi bardzo miło przeczytać, do kogo gąsieniczki, robaki spodobały mu się i do niego pójdą. I bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, wtedy jesteście na bieżąco, co tam we dziwiarce słychać. Za teraz dziękuję i do następnego razu. Pa, pa!